Witam Państwa. Witam, dobry wieczór. Po pierwsze, bardzo Państwu dziękuję, że przyszliście. Jest mi niezwykle miło. Po drugie, chciałem się przedstawić, bo ja to krótko robię. Nazywam się Andrzej Grabowski. Mój brat poszedł ze względu na zamiłowanie do teatru i miłość do teatru i do grania. Ja uważam to i do dzisiaj uważam za najgłupszy zawód świata. No co to za zawód, żeby codziennie udawać kogoś innego. Wczoraj udawałem chorego z urojenia, mimo że jestem chory w ogóle. A nie wiem, a pojutrze będę króla udawał na przykład. No przecież to jest debilizm. No jak może normalny, dorosły człowiek coś takiego w życiu robić? No. To jest okropnie głupi zawód, no ale innego nie mam, no to go wykonuję. A do szkoły rzeczywiście poszedłem nie z miłości do teatru, tylko chciałem się dostać do szkoły teatralnej, bo mi się tam podobało, bo jak na Wagary chodziłem do brata, to tam fajnie było. No, na niegdzie Jurek Trela, dziewczyny piękne. No. Może się nie umierać, Janek Nowicki dopiero co skończył szkołę. Fajnie było. No i dlatego się wybrałem do szkoły teatralnej, no, chcąc nie chcąc ją skończyłem po wielu różnych trudach. Powtarzaniach roku, poprawkach i wyrzucaniach z akademika, ale skończyłem tę szkołę. No i do dzisiaj działam w tym zawodzie, nic innego nie umiem, o ile umiem to, co robię. Widzę, że dwóch facetów biegnie naprzeciwko siebie. Zderzyli się, jeden taki duży, gruby, drugi mały, chudy, ten chudy tak odtrącony od tego dużego, krzyczy do tego dużego: panie, co pan robi, pan mnie stratuje, ja taki malutki, pan taki duży. Na co duży mówi: bardzo pana przepraszam, ale ja w tym rozgadniaszu gdzieś żonę zgubiłem. Na co mały mówi: a wie pan, że ja też żonę zgubiłem. Na co duży mówi: a jak pana żona wyglądała? Na co mały mówi: wie pan, no taka blondynka, 1,80 m wzrostu, 24 lata, w takiej mini była tutaj piątka, sprężysta, duże, piękne, ładne, niebieskie oczy. A jak pana żona wyglądała? Na co gruby z kwaśną miną powiedział: a wie pan co, a cholera z moją, szukamy pańskiej. Zwykle te role zostawiają ślad, bo trudno mi nie powiedzieć, że na mnie 14 lat grania Fertka nie zostawiło śladu. Trudno mi powiedzieć, że no krótko, znaczy w porównaniu do świata według kiepski, granie Goebbelsa w Pitbullu, że nie pozostawiło śladu. Ja po 3 miesiącach kręcenia tego serialu, mówię o Pitbullu, po prostu już miałem dosyć, mimo że trupy, które odkopywałem, były przecież nieprawdziwe, bo to byli statyści przysypywani troszkę ziemią, prawda? Że rany były nieprawdziwe, że w prosektoriach leżały żywe trupy, no statyści, tylko ucharakteryzowani. Ja miałem dosyć tego. Już chciałem, żeby wrócić szybko do świata według kiepskich, który też jest wirtualną rzeczywistością. Znaczy nie też, no zawsze, no, w ogóle film jest wirtualną rzeczywistością, ale świat według kiepskich no, jest zupełnie wirtualną, no bo jest wymyślony. No. Mam nadzieję, że aż tak nie jest w polskich rodzinach. To jest właśnie dziwne, że Polacy się śmieją właściwie z samych siebie, bo z czego się śmiejemy? No sami siebie się śmiejemy, że powtórzę gogolowską puentę rewizora. To jest powód do dumy z naszych rodaków, że potrafią się śmiać, świadomie czy nieświadomie, ale potrafią się śmiać, nie obrażają się, że są, no mniej, nie wszyscy oczywiście, no przecież to nie jest. No ale to jest jakieś krzywe zwierciadło, jakieś takie wielkie uogólnienie, ta rodzina kiepskich, ci sąsiedzi kiepskich, ten Ferdek kiepski i ci wszyscy, którzy tam występują, no to jest po prostu krzywe zwierciadło. No a ludzie się z tego krzywego zwierciadła śmieją, no i bardzo mnie to cieszy. No, także odpowiadając krótko, bo ja się rozgaduję na to pytanie, czy są role, które pozostawiają coś, oczywiście, że są. Nie to, że pozostawiają coś w fizyczności, nie to, że pozostawiają coś na stałe w psychice, chociaż na stałe pozostawiają to wspomnienie i to, że człowiek się jednak czegoś uczy, naprawdę się uczy, nawet grając tego w Ferdynanda. Wiele rzeczy, wiele scen prowadzi do jakichś głębszych przemyśleń. Ja nie mówię, że ja gram to wcześniej, analizując filozoficznie każdą scenę, nie. Tylko czasem jest scena, która mi daje coś do zastanowienia, daje coś powód do tego, żeby ja przez ileś dni później myślę o tym i sobie coś tam analizuję i coś tam na temat tej sceny dochodzę do wniosków, o których wcześniej nie miałem zielonego pojęcia. Ja taką pierwszą lekcję dotyczącą małżeństwa, to pamiętam, otrzymałem w teatrze w Tarnowie. To były lata 70. zaraz jak skończyłem studia.
byłem w Teatrze w Tarnowie, mieliśmy tam taką dużą, sześcioosobową garderobę. Siedziało nas tam w tym garderobie pięciu młodych aktorów, tacy po 23-24 lata. I jeden taki mocno stary aktor z nami siedział. Znaczy, jak sobie tak uświadamiam, ten staruszek miał wtedy tyle lat, co ja teraz, ale wtedy mi się wydawało, że jest stary. No teraz zmieniłem zdanie oczywiście. W każdym razie my siedzimy, jego nie ma, my siedzimy, rozmawiamy, gadamy, śmiejemy się. Nie będę Państwu mówił, o czym rozmawiamy, bo łatwo można się domyśleć, o czym rozmawiają faceci, co mają po 24 lata. Skoro nie rozmawiają o alkoholu, no to wiadomo, o czym rozmawiają. W każdym razie on nagle wszedł, taki jakiś smutny, no więc myśmy się uciszyli. On chwilę odczekał i takim grobowym głosem do nas powiedział: panowie, odeszła ode mnie żona. No to myśmy głowy spuścili, no bo co mu poradzić, prawda? Na co on odczekał następną chwilę i powiedział: ale nie mam pewności, czy nie wróci. One są bardzo dokładnie napisane, ale oczywiście to, że my zmieniamy, ale nie bardzo zmieniamy, bo to się tak wydaje. Scenarzyści 14 lat są z nami. Na szczęście na samym początku nie my dostosowywaliśmy się do postaci i do scenariuszy pisanych przez scenarzystów, tylko scenarzyści do nas. Na początku Okił Kamido, który to reżyserował, teraz to reżyseruje zresztą bardzo dobrze Patryk Joka od wielu lat. Okił Kamido, który nas nie znał, bo to Tadżyk z pochodzenia, który ledwo co w Polsce przybył do Polski. Powiedział: każdy aktor coś tam wie, że gra dobrze. Mnie jest obojętne, jakie wy postacie zagracie. Zagrajcie to, co uważacie, że będzie dobrze. No i każdy z nas zagrał to, co myślał, że może być w porządku. I myśmy stworzyli, oprócz scenarzystów oczywiście, te postaci, język tych postaci. To, że Ferdek mówi kurde, że Walduś mówi kurna. No i później scenarzyści zaczęli też pisać językiem takim, jakim myśmy zaczęli mówić. Także my nie mamy dużo wielu powodów do tego, żeby zmieniać ten tekst. Jeżeli mi coś lepiej leży, że tak powiem, w gębie, no to zmieniam i tyle. Utożsamiony z tym Waldusiem Cycem, no gdzie wyszedł, to był ty znowu debil z Polsatu idzie. Czasem jak jest spektakl na przykład dla szkół, gram chorego z urojenia w Krakowie dla szkół i o 11 rano na przykład idzie kurtyna do góry, no to słyszę po cichu: kiepski, 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 ale zaraz to ucichnie. Także nie ma z tym problemu, jeżeli chodzi o teatr. Oczywiście, że to jest taka popularność, jeszcze popularność tej postaci, czyli takiego swojego chłopaka, takiego fajnego gościa, co to lubi się napić piwa i jest dla wszystkich przyjacielski, uśmiechnięty i tak dalej, no to każdy myśli, że ja w życiu prywatnym też jestem taki i że jak się mnie zobaczy, to najlepiej mnie poklepać i wziąć na piwo i postawić jeszcze, bo pewnie nie mam pieniędzy. Kiwam głową, że gram. No on tak mówi: wiesz co, ja bym odmówił. Na co ja mu mówię: no a zaproponował ci ktoś? To jest dziwne uczucie, bo to się ma wtedy uczucie, jakby się miało jakąś, nie wiem, no coś w rodzaju władzy nad tymi ludźmi, no bo jak się chce, to oni się śmieją, jak nie, jak chce, żeby się przestali śmiać, to się przestają śmiać. Jak chcą, żeby nagle byli refleksyjni, to są refleksyjni. Oczywiście mówię o tych doskonałych imprezach, o tych, które bardzo dobrze wychodzą, ale no, może no chyba dojdę do tego, że będę nieskromny, że jakoś mi się udaje. No, także mam nadzieję, że w Aleksandrowie również. Jedna pyta się drugiej: ty, mówi, ty widziałaś kiedyś minę swojego męża, jak się kochałaś? Ona mówi: no tak. No jaką miał? No wiesz co, tak stał w drzwiach i miał strasznie kupią. Ja nigdy w życiu o żadną rolę nie zabiegałem. Mówię to szczerze, naprawdę, nie mam powodu, żeby tutaj zmyślać. Ja tę rolę zaproponował mi to Patryk Wega pewnego razu, po czym po miesiącu mówi: nie, mówi, producenci mówią, że nie, ty za bardzo masz gębę Fertka, to będzie grał inny aktor. No to co ja miałem robić, zgodziłem się z tym. Na szczęście Patryk nie dostał wtedy pieniędzy na robienie Pitbulla, dostał pieniądze za 2 lata i wrócił z powrotem do pomysłu ze mną, wtedy się zgodzili. No i zagrałem to. Ja wiedziałem, że ja muszę się zmienić i fizycznie, no, że mentalnie, no to wiadomo, no bo no, zupełnie kto inny, prawda? Ale że muszę się zmienić również i fizycznie. Stąd ten mój wygląd, że się ostrzygłem
na łyso, że ogoliłem wąsy, które zwykle miałem, że nie robiłem tam właściwie, no, no, twarz maska była. Wchodzi facet z polowania z dubeltówką w ręce, patrzy się, żona w łóżku z innym mężczyzną, to zastrzelił dziada, a Anata kiwa głową i mówi, no rób tak dalej, rób tak dalej, to nie będziemy mieli żadnych przyjaciół. Tak, to ja i producent Jacek Grzechak wymyśliliśmy to raz w bardzo takich okolicznościach krakowskich, mając na zagrychę Papryka Szczecińskiej. Tak żeśmy sobie wymyślili, że zrobimy taki mały Kraków w Warszawie i placki ziemniaczone. I wtedy właśnie wymyśliliśmy, że może byłoby dobrze zrobić książkę, no mojego w końcu przyjaciela Jurka Pilcha, który to napisał. No i zaczęliśmy się starać tam przez moje no, bliskie, dobre kontakty z Jurkiem. Okazało się, że on to sprzedał komu innemu, ale że to się kończyła licencja i tak dalej, i tak dalej. W końcu no i trwało to 10 lat, zanim zaczęło się to robić. Ja w pierwszej wersji była mowa, myśleliśmy, że zagram owego Jurusia, czyli głównego bohatera. No ale ja już w tym wieku nie mogę tego grać, no już, to już się nie da. No wobec tego gram tam no, bardzo ważną postać doktora Granadę, szefa oddziału deliryków. No jesteśmy w 2/3 zdjęć. Jaki będzie film, nie mam pojęcia, bo to jest na pewno na podstawie Pilcha film Smarzowskiego. Starsze małżeństwo siedzi przy stole i dziadek mówi, znaczy małżonek mówi do żony, mówi, ty nie wiesz, jak ja mam na imię. Znaczy ona po dłuższej chwili mówi, a na kiedy to musisz wiedzieć? Niech zarobią co chcą, bo jak ja bym zachęcał i doradzał na przykład, żeby zostały nauczycielkami historii albo polskiego, albo polonistkami, no to przyszłyby do mnie za 10 lat z pretensjami tata. Ty powiedziałeś, żeby mi była polonistką, jestem nieszczęśliwą osobą, a ja chciałam być aktorką, prawda? I byłabym szczęśliwa. Teraz robi to, co chce robić, no i nie będzie mogła przyjść do mnie i powiedzieć, tato. Nie, będzie mogła najwyżej powiedzieć, mogłeś mi odradzić. To też ja odradzałem, to znaczy mówiłem, to jest strasznie ciężki zawód, to jest zawód pełen stresów, zawód, gdzie codziennie zdaje się maturę, występując przed publicznością. Kolega do kolegi mówi, ty wiesz, że żona cię zdradza? A on mówi, jak to mnie zdradza? No zdradza cię, no a z kim mnie zdradza? No ja z Mietkiem, kulturystą, cię zdradza, no. Mówi, sprawdź to, no. Po tygodniu się spotykają, ten zdradzany mówi, ty wiesz, że rzeczywiście mnie zdradza? No a skąd wiesz? No bo nie poszedłem do roboty, wszedłem do szafy, wywierciłem dziurkę, patrzę, wchodzi Mietek, kulturysta, zdejmuje t-shirt, tutaj takie mięśnie, tutaj bicepsy. Brzuch jak kaloryfer, zdejmuje te bokserki, tam no po prostu rewelacja, nogi jak struny, mięśnie. Wchodzi ta moja żona, rozumiesz, stanik zdejmuje, tu jej klapie, tyłek taki, rozumiesz, celulitis tu wszędzie. Tak mi się wstyd wobec pana Mietka zrobiło, naprawdę.